Nie ma co bawić się w jakąś y, dyplomację i wersal, y, bo tu y, to postępowanie, ta niewrasobliwość, ta lekkomyślność, ja bym powiedział, no, naraża na szwank nasze własne bezpieczeństwo. No, zastanówmy się, co mogły znaczyć słowa Trumpa. Że co, że parasol atomowy będzie taki dziurawy, i on, jak y, Rosjanie puszczą bombę atomową na Niemcy, to Amerykanie. Będą klaskali, prezydent Trump będzie klaskał. Tak, bardzo dobrze, żeście im dołożyli. Ja wybierając albo walnąć, mam ruską pałką w łeb, albo on mnie walnie. To wolałbym walnąć go tak, żeby już nie wstał. No. Ten, kto nie rozumie, że bezpieczeństwo kosztuje i że ma ogromną cenę, którą trzeba zapłacić, traci suwerenność. Taka jest zasada. I, no nie, no, no, no I my z naszej historii, my to mamy tu na skórze, wypisane, tak? Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do. Błyskawicznej nauki języków obcych sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest katerik dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli Wam zaoszczędzić czas. Wszystkie informacje o rabatach dla widzów historii realnej pod spodem: historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem. Wojna o Ukrainę, wojna o świat. Uwaga, z autografem, a właściwie dwoma. A moimi państwa gościem jest jedyny niezastąpiony dr Krzysztof Rak. Czołem. Czołem Piotrze, witam bardzo serdecznie Państwa. Miło mi Cię widzieć jak zawsze. Zawsze powtarzam, że jesteś ulubieńcem publiczności. Dużo mamy fajnych komentarzy, jak występujesz w historii realnej. Dzisiaj trochę na mnie do śmiechu, chociaż zawsze tak trochę z przymrużeniem oka przedstawiasz sprawy międzynarodowe i polską politykę, ale oczywiście mamy problem z Trumpem. Trump występując w Karolinie Południowej na wiecu wyborczym powiedział coś takiego. Pewien szef dużego kraju europejskiego zapytał mnie, co się stanie, jeżeli nie zapłacimy, chodzi o 2% wydatków na wojsko i zostaniemy zaatakowani. Czy obronicie nas w ramach NATO? Na co Trump powiedział, nie, nie obronię was i jeszcze zachęcę Rosję, żeby zrobiła z wami co Chcę. Gigantyczna burza na główki gazet. Trump niszczy NATO. Piąty artykuł nie będzie działał, jeżeli będzie prezydentem i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie do ciebie, czy to oznacza, że Trump, jeżeli wygra wybory, a wszystko na to wskazuje, to NATO przestanie istnieć. O kłopotach w przypadku dojścia do prezydentury Trumpa mówi się dawno. I dawno już mówi się o takim scenariuszu, że właśnie Trump nie będzie miał, wcale nie będzie musiał występować z NATO, ale wystarczy, żeby w odpowiedni sposób zinterpretował artykuł 5 traktatu waszyng waszyngtońskiego. No i tu widzimy, no niestety, ale to Niestety, ale to się ziściło, bo to, co on powiedział. Bo do tej pory mieliśmy, nigdy nie mieliśmy takiej bezpośredniej pewności, że on w ten sposób myśli, bo do tej pory były przecieki ze strony jakichś świadków, którzy kilka miesięcy bądź kilka lat temu coś takiego słyszeli, a on dzisiaj wyraźnie to, czy przed kilku dniami wyraźnie to powiedział, no, że no, nie będzie traktować, być może zawiesi, Artykuł 5, czy nie będzie traktował wykładni artykułu 5 tak, jakbyśmy byli dotychczas do tego przyzwyczajeni? No w tym sensie niestety, ale potwierdza się to, te wszystkie przypuszczenia, te wszystkie obawy dotyczące przyszłej prezydentury Trumpa się potwierdzają. No ale, no ja bym zaczął od, warto byłoby to bliżej temu, co on powiedział, się przyjrzeć. Bo problem polega jednak na tym, że rzeczywiście w pewnej perspektywie on ma rację, może nie w tym, co powiedział, ale w krytyce partnerów natowskich, którzy no nie chcą ułożyć tych dwóch procent. Bo powiedzmy, wytłumaczmy naszym widzom, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Otóż państwa sojuszu zobowiązały się już do, od dawna. Że będą wydawały około 2% PKB na obronność. 2% PKB, no to jest, każde państwo wydaje około 2% tego, co wytwarzają jego obywatele, towarów, usług, etc. etc., etc. To jest bardzo duża, to, to są bardzo duże kwoty, no bo to są w przypadku państw europejskich kwoty. W wielkości dziesiątek miliardów dolarów. No i prawda jest taka, ja przed naszym spotkaniem przejrzałem sobie najnowsze ekspertyzy, to tak nazwijmy, tego, ile, ile państwa natowskie i państwa europejskie wydają. No to prawda jest taka, że państwa, które są na flance wschodniej. Przekraczają te 2%, ale państwa zachodnie, y, dale, dalsze, za, które są na zachód od nas, na zachód od flanki wschodniej, czyli te państwa najbogatsze, tych 2% nie wydają. Czyli takie państwa jak. Przepraszam, że ja ci wejdę w słowo, ale ja też się przygotowałem i ja mam konkretne dane. Jeżeli pozwolisz to przytoczę, bo to może być dla widzów interesujące. Drodzy Państwo, więc ci, którzy przekraczają, to Polska 3,9% Prymus, USA 3,5% PKB i Grecja 3%. Na przykład Wielka Brytania przekracza 2,1%, Rumunia, Węgry 2,4%, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Finlandia przekraczają, czyli rzeczywiście ci, którzy mają bliżej Rosji, to wydają tyle, ile powinni. A na zachodzie to wygląda tak. I teraz uwaga, Belgia 1,1%. Niemcy 1,6%, Francja blisko, bo 1,9%, Włochy 1,5%, Holandia 1,7%, Hiszpania 1,3% i Czechy tu się zapodziały 1,5%. To tyle, jeżeli chodzi o statystyki. No właśnie, to teraz przełóżmy te ułamki procentów na liczby wymierne. Po co to znaczy, że Niemcy wydają 1,6% PKB, to znaczy, że wydają około dzisiaj około 60 miliardów dolarów. I teraz uwaga: jeśli by wydawali 2%, to byłaby suma około 10 miliardów większa. No to proszę sobie, jak sobie dodamy. Te procenty, to akurat mamy tę kwotę, którą nam brakuje, na przykład, żeby wesprzeć Ukrainę, i można byłoby powiedzieć, że państwa, te najbogatsze państwa zachodu, gdyby osiągnęły 2% PKB na wydatki na obronność, no to wtedy właściwie Europa. Nie musiałaby się martwić o wkład amerykański na, na, dla, do pomocy, na, pomocy dla Ukrainy. No to są, to, są jednak, to są jednak dziesiątki miliardów dolarów, które są bardzo potrzebne. I teraz jest jeszcze jedna uwaga. Pamiętajmy, że ten próg 2% był wyznaczony. W sytuacji, gdy nie myśleliśmy jeszcze, w ogóle nie myśleliśmy o agresji rosyjskiej nie tylko, na nie tylko na Ukrainę, prawda? A dzisiaj myślimy o agresji rosyjskiej na państwa flanki wschodniej NATO, i oczywistym jest, że 2% to jest suma za mała. Zwróćmy uwagę, nie dyskutujemy w ogóle o zwiększeniu tej kwoty. Moim zdaniem. Bezwzględnie konieczne, i żeby skutecznie odstraszać Rosja. I nie tylko moim zdaniem, no bo jeśli poczytamy poważnych analityków w ostatnim półroczu, przede wszystkim analityków anglosaskich, no to wszyscy mówią: no że panowie, żarty się skończyły, i trzeba myśleć o zwiększeniu wydatków. I o takim zwiększeniu wydatków, które nas zabolą. No, za bezpieczeństwo trzeba płacić. I yy, zanim przejdziemy do Trumpa i interpretacji dokładnej tego, co Trump powiedział, no, nie ulega wątpliwości, że Trump zwrócił uwagę no, na pewną beztroskę Europejczyków, bo Europejczycy sami mówią, że wojna jest tuż za progiem, że grozi nam wojna z Rosją. No i nie widać, żeby coś istotnego. Robili. Nie widać wsparcia istotnego dla Ukrainy. No dzisiaj zastanawiamy się, czy Ukraina, ponieważ nie zapewnimy jej odpowiednich środków, padnie czy też nie padnie. A kiedyś jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, czy zwycięży, czy też uda się jej jakoś utrzymać suwerenność. No proszę uwagę na to uwagę, że no państwa, szczególnie te duże państwa, najbogatsze państwa zachodnie, podchodzą bardzo niefrasobliwie do bezpieczeństwa sojuszu. Oczywiście można to tłumaczyć i można to rozumieć, bo one na razie cały czas nie są państwami frontowymi. My, flanka wschodnia, de facto już stała się państwami frontowymi a mocarstwa zachodnie, czy państwa zachodnie takie jak Belgia, Niemcy, Francja, Holandia, czy też Włochy, no traktują flankę wschodnią jako swojego rodzaju bufor, no jak ten bufor pewnie zostanie zaatakowany, no to pewnie przekroczą na pewno te 2%. No tylko, że od tego ile wydamy, od tego zależy skuteczność odstraszania. Jeśli, krótko mówiąc, Państwa NATO i te stare państwa natowskie nie zwiększą poważnie swoich wydatków na obronność, to, musi to musimy to powiedzieć i nasi politycy powinni to mówić politykom z Niemiec, Francji, Włoch. Po prostu narażają na szwank nasze, Polski, e, państw bałtyckich, bezpieczeństwo. Tu. Tu są kwestie naszego bezpieczeństwa i tu nie ma co bawić się w jakąś dyplomację i wersal, bo tu to postępowanie, ta niewrasobliwość, ta lekkomyślność, ja bym powiedział, no, naraża na szwank nasze własne bezpieczeństwo. Tak jest, tak jest, ale dobrze pokazuje, że to po prostu jest walka o własne interesy, bo jeżeli te pieniądze, które mieliby wydać na wojsko, czyli na przykład w przypadku Niemców te brakujące 0,4 idą na innowacje, gospodarkę, inne sprawy. Nikt nie chce wydawać. Myślę, że gdyby można taki eksperyment zrobić, zamienić miejscami Niemców z Polakami, to Niemcy zaczęliby wydawać 4%, a Polacy natychmiast wydawaliby 1,6. To jest oczywiste, chodzi o geografię. Natomiast Krzysztofie, wróćmy do Trumpa, bo... Tak? A mogę jedną uwagę do tego, co powiedziałeś? Jasne. Bo ja bym jednak, jeśli te pieniądze rzeczywiście byłyby racjonalnie gospodarczo wydawane, to byłoby wszystko ok. ale te pieniądze nie są racjonalnie wydawane, bo te pieniądze są wydawane na szaleńczy projekt, to się w Niemczech nazywa przewrót energetyczny energii Energiewende, zamykane są, zamykane są elektrownie atomowe, no można byłoby długo mówić, te pieniądze są, Przede wszystkim marno, marnotrawiony. Tu nie ma żadnej racjonalności. Te pieniądze są w ten sposób wydawane, że gospodarka niemiecka buksuje, produkcja przemysłowa w Niemczech wskutek tego zielonego szaleństwa z roku, z miesiąca na miesiąc widzimy spada, i w tym postępowaniu naszych partnerów. Ja nawet nie widzę tej racjonalności ekonomicznej, bo jeszcze byłoby nieźle, gdyby to było, jak była jakaś racjonalność ekonomiczna, żeby oni na tym zarabiali. A jest wręcz przeciwnie. A znowu, jeszcze na koniec tej uwagi. Ja sobie przypominam i wszyscy przypominam i sobie, bo rozmawialiśmy u ciebie wielokrotnie, ja na ten temat mówiłem i twoi goście. Na, na to był artykuł, ile dobrze pamiętam, Uesa Michela, który mówił, że musimy. Właśnie jeśli idzie o wydatki yy, obronne, no, zmienić całą filozofię i musimy się przyzwyczaić, że będziemy musieli coś poświęcić, że to się już nie da yy, żyć z tej dywidendy pokojowej, tylko yy, no, będziemy musieli pew obywatelom pewne rzeczy odebrać, również na przykład w kwestiach ubezpieczeń, szeroko rozumianych ubezpieczeń. Społecznych, żeby przeznaczyć to na obronność. To musi boleć, a politycy no jakby tego nie dostrzegają. Nie dostrzegają tego, że bezpieczeństwo jest bezcenne i politycy zachowują się irracjonalnie. Hmm. Tak, ale podpisujesz się po tym, co powiedziałeś o tym zielonym szaleństwie. To po prostu się w głowie nie mieści, jak ideologia potrafi yy, po prostu działać wbrew interesom państwowym. Mam tu na myśli Niemcy. Yy, I Krzysztofie, ja powiem ci tak, Trump, co do tego 2%, żeby zmusić zachodnich Europejczyków, yy, ma świętą rację. Natomiast można to powiedzieć w sposób cywilizowany i można tak jak on. Ja ci przeczytam tylko i naszym widzom kilka reakcji. Biały Dom, czyli administracja Bidena, zszokowani jesteśmy tym, że Trump zachęca do atakowania naszych sojuszników. Nieodpowiedzialny, głupi, szalony i tak dalej. To są komentarze demokratów. NATO, Soltenberg, podkreślam, że atak na któregokolwiek członka NATO spotka się z jednolitą i zdecydowaną odpowiedzią. Wszelkie sugestie. O, uwaga, Trump podważa bezpieczeństwo NATO i naraża żołnierzy USA i Europy na ryzyko. To znaczy, yy, poszedł bardzo mocny sygnał do Rosjan, że to NATO, to się trzyma na ślinę i że idzie taki Trump i że ten piąty artykuł nie działa. I jest tak: Rosjanie dostali sygnał, że mogą więcej. Yy, wschodnia flanka przerażona. Wiesz, tego typu wypowiedzi od przywódcy największego mocarstwa, które napędza całe NATO i cały Zachód, to jest po prostu totalna destrukcja i demolka. To jest chyba problem. No właśnie, bo skrytykowaliśmy przywódców Zachodu, to skrytykujmy ewentualnego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bo ja nie chcę w tym, co powiedziałem, ani w ogóle nie chcę go bronić, no bo to, co on powiedział. Jest rzeczywiście swojego, swoistą y, głupotą. Ja bym zwrócił uwagę na taką jeszcze jeden moment, bo on powiedział, y, 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 i to najbardziej zbulwersowało, że nie będę bronił, jeśli nie będziecie płacili. A ty, I w ogóle niech Rosjanie sobie robią tam, co do diabła ciężkiego, niech sobie robią, co chcą, tak? Zachęcałby nawet y, ich do tego. Do tego. Tak, zachęcał i. No i to już to już są słowa skandaliczne. I najgorsze jest to, że jak posłuchamy, nie, nie czytamy tej wypowiedzi, tylko ją posłuchamy, tak, jak ona została wypowiedziana, to wtedy ci słuchacze na to zgotowali mu aplauz. No i tu już, że tak powiem, powinniśmy się naprawdę, no mnie, 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 mróz mnie przeszedł po kościach, tak? Bo tu już. Tu już żartów, tu już żartów nie ma. No i problem już jest, ja, by, ja bym powiedział tak, bo my mówimy to, co zastanawiamy się nad tym, co on zrobi w przyszłości, i część polityków, szczególnie naszej prawicy, bagatelizuje, a bo on tak se gada, a potem, jak dojdzie do władzy, to będzie wszystko w porządku. No, tylko zobaczmy, że on już zaczął działać. Przeciwko bezpieczeństwu flanki wschodniej. On już zaczął działać przeciwko bezpieczeństwu flanki wschodniej, bo to za jego namowami republikanie nie zgodzili się na pomoc finansową dla Ukrainy. No, to nie musimy czekać na to, co on będzie robił, a zacznie na początku, zacznie. Ewentualnie oczywiście zacznie kadencji na początku roku 2025. On już działa niestety, ale na rzecz osłabienia bezpieczeństwa flanki wschodniej. No bo dzisiaj się zastanawiamy, no co będzie jeśli Ukraina przegra. Kanclerz Niemiec będąc kilka dni temu w Waszyngtonie mówi wprost, że nie wyobraża sobie możliwości obrony Ukrainy bez udziału Stanów Zjednoczonych, a my już zaczynamy wkraczać na te, na te tory. I pytanie jest, dlaczego Trump to robi? Bo tu, jak nad tym się zastanowimy, no to powinniśmy się jeszcze bardziej zacząć bać i, 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 i traktować te słowa. Naprawdę niezwykle poważnie. No bo proszę zwróćmy uwagę, po co on to robi? No, on to robi w celu no pewnej rozgrywki wewnętrznej, pewnej ideologicznej rozgrywki wewnętrznej walki o władzę w Stanach Zjednoczonych, tak? I zwróćmy uwagę na to, że nasze bezpieczeństwo zależy całej flanki wschodniej, całej Europy. Ja bym powiedział. Też i świata zależy od tego, jaki jest układ wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych i która ideologiczna koncepcja zostanie przeforsowana. Ta polityka zaczyna być, polityka amerykańska zaczyna być coraz bardziej polityką ideologiczną polityką nieobliczalną, a nie polityką racji stanu no, największego mocarstwa. Światowego. Co to znaczy, że polityka staje się coraz Ameryki staje się coraz bardziej ideologiczna, a nie jest polityką racji stanu, że jest coraz mniej racjonalna. Bo polityka racji stanu to jest polityka racjonalnie definiowalnych interesów, bezpieczeństwa, interesów ekonomicznych, wyrażonych w jakiś. Doktrynalnych dokumentach, które przygotowują urzędnicy i politycy amerykańscy. Tymczasem, no tutaj mamy coraz niestety taką sytuację, że zaczynają decydować jakieś ideologiczne widzi misje, no i my, których tego typu wypowiedzi bezpośrednio dotyczą, bo dotyczą naszego bezpieczeństwa, powinniśmy się zastanawiać. No, Coś jest, coś, jest, coś jest nie tak. To, co się dzieje, polityka amerykańska wobec Ukrainy, zwróćmy na to uwagę, tak? No, powinna stawia pod zapytaniem wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako naszego głównego sojusznika. No bo to nie ma żartów. My, tak naprawdę, powiedzmy to też wyraźnie, nasze bezpieczeństwo, Zależy przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, i w tym momencie no, głównym elementem to są nie tylko wojska Stanów Zjednoczonych, które są w Europie, nie tylko ten ogromny budżet, ale również parasol atomowy. No i co, co będzie w tym momencie, kiedy. No, no zastanówmy się, co mogły znaczyć słowa Trumpa. Że co, że parasol atomowy będzie taki dziurawy i on, jak Rosjanie puszczą bombę atomową na Niemcy, to Amerykanie Będą klaskali, prezydent Trump będzie klaskał. Tak, bardzo dobrze, żeście im dołożyli. A jak, a jak. A w tym momencie, w którym Rosjanie puszczą bombę atomową na Polskę, to prezydent Trump zachowa się poważnie i będzie użyje sił odstraszania. No, no przecież to jest wszystko bezsensowne. No, zwracam uwagę. Jeszcze raz może jedna uwaga, bo mówimy o Trumpie, ale no zobaczmy jak zachowuje się ambasador Stanów Zjednoczonych też w Polsce. No to też jest niepoważne, tak? Też on dla niego agenda ideologiczna wydaje się być ważniejsza od tej twardej polityki. Coś złego dzieje ze Stanami Zjednoczonymi. My na to niestety nie mamy wpływu. Agenda ideologiczna zaczyna dominować w polityce Stanów Zjednoczonych no i jak nie wyciągniemy z tego wniosku, no to będziemy musieli się z tym zmierzyć, że nasze bezpieczeństwo no jest niestety ale narażone na szwank. Krzysztofie, bo powiedziałeś, że Stany Zjednoczone prowadziły politykę racjonalną, a teraz coraz bardziej ideologiczną, a może jest odwrotnie? Może Stany Zjednoczone prowadziły ideologiczną politykę światowego żandarma, strażnika demokracji, gasiciela wszystkich pożarów, poskromiciela dyktatorów i reżimów, a tymczasem przychodzi Trump o umyśle kupieckim, powiedzmy sobie, każe sobie przedstawić PKB Europy i mówi: cholera, co oni nas robią, po prostu w bambuko? My mamy wielką wojnę, ryzyko wielkiej wojny z Chinami, starcia jakiego nie widział świat, dwóch gigantów. A tutaj musimy działać jako Agencja Ochroniarska Europejczyków, którzy wykorzystują nas jako swoje narzędzie, bo mają pieniądze, mają sprzęt, mają technologię, a wrzucają nas do obrony przed Rosją. I mówi tak, chrzanie to, niech oni sami się bronią. Są bogaci. Może to jest po prostu na tej zasadzie, bo wiesz, bo już niektórzy uważają, że Trump jest agentem Putina. A mnie się wydaje, że po prostu to jest taki, taki chłopski, cwaniacki rozum. No. Tak mi się wydaje, że on tak kombinuje, więc być może on chce zerwać z ideologicznym podejściem amerykańskiej polityki i przejść na takie twarde, kupieckie rozliczenia. No, no ale czy to, czy to sądzę rzeczywiście, bo jakby było tak, jak mówisz, to rzeczywiście ta polityka Trumpa byłaby w pełni racjonalna. No ale. No, właśnie, ale jest ten przykład ukraiński, jest dla mnie doskonałym przykładem, bo tutaj tej racjonalności, tej racjonalności nie ma. Ukraina nie jest członkiem NATO. Ukraina nie zobowiązywała się do przeznaczania 2% PKB na obronność. Ukraina wydaje o, o wiele większe pieniądze na obronność i no, dla nas przecież to jest oczywiste, że nasze bezpieczeństwo, czy całe bezpieczeństwo flanki wschodniej NATO zależy od tego, co się będzie działo na, na Ukrainie. No i co? Dlaczego prezydent Trump zmusza całą partię republikańską do tego, żeby pieniędzy Ukrainie nie dawać i żeby no, co najmniej utrudnić obronę, jeśli żeby nie prowadzić do klęski Ukrainy? Jaki Ameryka może mieć w tym, jaki w tym Ameryka może mieć interes? Powiem, nie ma żadnego interesu. Jaki Ameryka ma w tym, inter, w, ten, w tym interes, że jest traktowana przez swoich partnerów, czy zaczyna być traktowana przez swoich partnerów jako niepoważne mocarstwo? Mocarstwo, mocarstwowość to również zaufanie partnerów. Przywództwo to również zaufanie partnerów. W siłę, w odpowiedzialność danego państwa. Nie. Te wypowiedzi, moim zdaniem, one świadczą o czymś zupełnie innym, że no jednak coś z tym zmysłem politycznym Trumpa jest nie tak. No i szczególnie to stwierdzenie, a niech robią sobie do cholery, co chcą Rosjanie. Przecież to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Żaden kupiec tak by się nie zachował. Problem z Trumpem, ja też jestem sceptyczny do tych prostych wytłumaczeń, że to jest ruska agencina, tak. Problem z Trumpem no, polega na tym, że u niego jest coś pod kopułką nie tak, że to jest polityk nieobliczalny. I no niestety ta wypowiedź tego dowodzi: to jest nieobliczalny polityk. No i teraz my się zastanówmy, no, jak to, co, 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 jak, 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 jak z tym żyć, no? że państwo, które, bo Stany Zjednoczone są głównym gwarantem bezpieczeństwa Polski, mamy dzisiaj realne zagrożenie ze strony Moskwy. To są dwa czynniki. No i nagle w tym państwem będzie e, zarządzał i o tym polityce tego państwa będzie decydował, no, polityk, który. Powiedzmy, tak to jest naprawdę bardzo delikatne, jest nieobliczalne. No, no, to już się żarty skończyły. Tak mogliśmy się śmiać z takiego prezydenta, który tak gadał amerykańskiego 10-20 lat temu. Ale w momencie, w którym po raz pierwszy po zakończeniu wo zimnej wojny, flanka wschodnia NATO, a więc Polska również, bo my, tam, my jesteśmy częścią tej flanki. Zaczyna być realnie zagrożona, i ta wizja, że odpowiedzią na to będzie nieodpowiedzialna prezydentura gościa, który paple nie wiadomo co i będzie realizował jakiś ideologiczny projekt, no, to jest nie do obrony, moim zdaniem. No właśnie. Krzysztofie, a dodajmy, przed chwilą dosłownie pojawił się sondaż, który mówi tak, drodzy Państwo: 86% Amerykanów uważa, że Biden jest za stary na drugą kadencję, bo przypomnę, że ma lat 81, jak się skończy druga kadencja, to miałoby 86, czyli prawie 90. I nawet wyborcy demokratyczni uważają, że jest za stary i nie bardzo mają ochoty na niego głosować, więc to bardzo źle wróży demokratom i Bidenowi. Natomiast, Krzysztofie, w naturalny sposób przechodzimy do tego, co w sytuacji tego, co się dzieje, czyli prezydentury Trumpa, to ładnie napisał pan, napisał pan szewko na doktor szewko na Twitterze, nie wiem, czy widziałeś, no to oznacza to, że mamy rok, bo jak Trump dojdzie do władzy, to koniec. Ale co powinna zrobić Polska? I, słuchaj, jest co najmniej e, kilka pomysłów. Pierwszy to jest taki, że dzisiaj premier Tusk będzie w e, Paryżu i w Berlinie. W Paryżu minister Sikorski, szef polskiej dyplomacji, spotka się w ramach trójkąta weimarskiego z przedstawicielami, swoimi odpowiednikami Francji, z Francji i z Niemiec. Może, Krzysztof, skoro Amerykanie odpływają na Pacyfik, plus Trump, nieprzewidywalny, przejmie władzę, może odpowiedzią jest e, oś. Paryż, Berlin, Warszawa, czyli stara koncepcja Cata Mackiewicza, który obaj się zaczytujemy. Szczerze mówiąc, ja na razie w tego typu osie to nie wierzę. Najważniejsze są fakty i najważniejsze są realia. O tym, czego my powinniśmy w tej sytuacji żądać od naszych zachodnich partnerów, zachodnioeuropejskich partnerów, rozmawialiśmy podczas naszej ostatniej rozmowy. A czego powinniśmy żądać? I to jest paradoks. Tego samego, czego żąda y, y, Trump y, od nich. To znaczy pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Dzisiaj nie tworzenie jakichś konstrukcji wielkich geopolitycznych jest najważniejsze. Dzisiaj potrzebne są do prowadzenia wojny, bo Zachód, ten wojnę prowadzi już na terytorium Ukrainy. Taka jest prawda. I chodzi o to, żeby ta wojna nie przeniosła się na terytorium NATO. I żeby tak się stało, potrzebne jest zwiększenie właśnie ze względu na taką, a nie inne zagrożenie płynące ze strony Ameryki. Właśnie ze względu na to, że Ameryka powiedziała, że nie da pieniędzy, bo, bo, bo takie są fakty, tak? Dzisiaj powinniśmy namawiać yy, i to już mam namawiać powinniśmy żądać od naszych najważniejszych partnerów Niemiec, Francji, Holandii tych, którzy te pieniądze mają, żeby potraktowali nasze bezpieczeństwo priorytetowo I ja tu nawet myślę nie tylko, żeby te pieniądze, które byłyby efektem zwiększenia wydatków na obronność były tylko i wyłącznie przeznaczane na rozwój sił zbrojnych Niemiec, Francji czy Holandii. Ja myślę również o tym, że powinniśmy żądać od naszych partnerów zwiększenia transferów bezpośrednich do państw flanki wschodniej NATO, bo to jest przecież inwestycja w ich bezpieczeństwo. Nie można inaczej. Dzisiaj musimy się skupić, i o tym też rozmawiamy już w kółko, tak? Na odstraszaniu. Na skutecznym odstraszaniu Rosji, tak, żeby zniechęcić Rosję do ataku na któreś bądź jedno bądź kilka państw flanki wschodniej NATO, bo tego się obawiamy. No, jak najskuteczniej jest Rosję odstraszyć. Znowu kłania się ów Napoleon, Piotr. No, co jest. Ja bym tak strawestował na Leona. Co jest konieczne do odstraszania, skutecznego odstraszania Rosji? Pieniądze, po pierwsze, pieniądze po drugie i po trzecie, również pieniądze. W tej Krzysztof, chwili musimy się na tym skupić. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale nie boisz się takiej sytuacji, że jeżeli byśmy powiedzieli, dobra, fundujcie nam wielką armię, że będzie taki podział. Europy na tych, co myślą i tych muskularnych, mięśniaków, czyli znowu Zachód będzie się rozwijał, innowacyjne technologie, a my będziemy taką, wiesz, e, armią e, i będziemy agencją ochroniarską, o murem żelaznym pomiędzy Europą rozwijającą się, tym rajem na Ziemi, a e, mordorem rosyjskim. Śmieję się oczywiście, używam tych porównań internautów, czyli trochę zostaniemy taką rolę, wiesz, tego osiłka z pałką, który stoi w bramie Europy. No to lepiej być osiłką, osiłkiem z pałką, który stoi w bramie Europy niż dostać pałką w łeb od ruskich. No, 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 jak jeśli mamy taki wybór, to przepraszam, ja wybierając albo walnąć mam ruską pałką w łeb, albo on mnie walnie, to wolałbym walnąć go tak, żeby już nie wstał. No, to jest sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Tu nie ma żadnych dylematów. Bezpieczeństwo polski, bezpieczeństwo nasze jest. Bezcenne, bo jeśli nie będziemy bezpieczni, to nie będziemy rozwijali się gospodarczo. Tu nie ma żadnej najmniejszej sprzeczności i rzecz w tym, żeby nasi partnerzy zaczęli myśleć bardziej odpowiedzialnie i nie myśleć tylko o swoich własnych krótkoterminowych interesach, ale również o interesach swoich sojuszników. A interesy z bezpieczeństwa ich sojuszników flanki wschodniej to jest również ich długoterminowy interes. Ja sądzę, że w takich krajach jak Francja, Włochy, Niemcy, Holandia to jest nie do końca zrozumiane. Nie jest do końca rozumiane. To niestety jest tak, że cały czas ta percepcja bezpieczeństwa europejskiego w państwach flanki wschodniej i w tych państwach za, za flanką wschodnią na zachodzie Europy jest różna. I to, na czym, ty, 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 tym, czym się powinna przede wszystkim polska dyplomacja zająć, to jest, no, no, no właśnie, spry, spróbować wpłynąć na sposób postrzegania bezpieczeństwa europejskiego naszych partnerów, bo oni mogą czekać, bo oni mają, no bo jeszcze raz wytłumaczmy to. My staliśmy się de facto, de facto krajem frontowym NATO, Nasi zachodni partnerzy, Niemcy, Francja, Włochy, graniczą z, graniczą z strefą, z, z flanką wschodnią, graniczą ze strefą buforową, czyli są bezpieczni. I inaczej, w skutek tego, patrzą na, na bezpieczeństwo swoje i bezpieczeństwo e, e, europejskie. No i my nie możemy pozwolić właśnie na to, żeby nasi partnerzy myśleli w ten sposób, no, to jak ci Ruscy tam napadną na tych Polaków, na te, na te państwa bałtyckie, no wtedy rzeczywiście staniemy się my, krajem frontowym, no i wtedy zaczniemy bezpieczeństwo europejskie traktować poważnie. Dlaczego to nie jest w interesie również Niemców? Ja, co im powinniśmy tłumaczyć? No, że wtedy to wszystko będzie drożej kosztowało. Dzisiaj skuteczne odstraszanie można przy dużych poświęceniach, ale na pewnym odpowiedzialnym poziomie finansowym stworzyć. Tak? Po tym, jak zostanie zaatakowana flanka wschodnia, to wszystko będzie już o wiele. Droższe straty będą o wiele większe. No, trzeba działać już teraz, i mam nadzieję, że to będzie jakby główny punkt tych, te, 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 tych spotkań, i główny punkt tej wizyty. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Albo trawestując Clintona, bezpieczeństwo głupcy. O tak powinno się mówić do naszych partnerów, bo nasi partnerzy. No, chyba no nie do końca poważnie do tego e, podchodzą. Ale wiesz, widziałem, że minister Sikorski yy, no w tym duchu się wypowiadał, bo powiedział, że polskie bezpieczeństwo jest oparte na trzech filarach. Pierwszy to wojsko polskie, przepraszam, trzech polisach ubezpieczeniowych. O. Pierwsza polisa to wojsko polskie. Druga, no to oczywiście USA, NATO. No ale trzecia to właśnie możliwości obronne Europy. No i w sytuacji, jak rozumiem, kiedy druga polisa zaczyna być, no mamy wątpliwości, czy jest to polisa z pokryciem, no to wtedy ta trzecia staje się, staje się kluczowa. I słuchaj, coś drgnęło, bo tak, Francja ogłosiła tą słynną koalicję artyleryjską dla, dla Ukrainy, dostarcza skalpy, Brytyjczycy, jak wiadomo, dostarczają Storm Shadow i też podpisują tam jakieś umowy dwustronne z Ukrainą. Biden pogłaskał po głowie Scholza teraz w Białym Domu wczoraj czy przedwczoraj, mówiąc bardzo dobrze, bardzo dobrze, Olaf, podwoiliście pomoc dla Ukrainy. No, może coś tutaj ci Europejczycy zaczynają się wreszcie przebudzać, i ja nie mówię Europejskiej Armii, bo trochę to jest pewien miraż. Ale w sytuacji odpływania Ameryki z Europy wezmą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. No tylko pytanie, czy to nie będzie za późno, bo trzeba działać już. Znowu wróćmy do przykładu ukraińskiego. Najskuteczniejszym sposobem obrony flanki wschodniej jest zapewnienie, zapewnienie pełnych zdolności obronnych dla Ukrainy. To jest Proste jak drut. No i, 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 i co? Jak jest ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego? No, nie, jak jest z, z, z pociskami y, artyleryjskimi? No i odpowiedzieliśmy sobie na Twoje wątpliwości. No gadać. Politycy zachodni zaczynają być podobni do polityków polskich. Ja to tak zawsze mówię, politycy polscy wierzą w to, gadane to, jakie zostało powiedziane, to znaczy że oni rozumieją, że zostało zrobione. Nie. Trzeba mniej gadać, więcej robić i tu pod tym względem, znowu wracam do tych artykułów, do artykułu USA Michela i, i tych artykułów, które były na, na jesieni 2023 roku. Tam było kilka artykułów, które właśnie zwracały uwagę, że no niestety trzeba zmienić sposób myślenia o polityce, o polityce obronnej. No że niestety to będzie coraz więcej kosztowało. I no proszę zwróć jednak uwagę, że ani, no, krótko mówiąc, no weźmy politykę niemiecką, bo Niemcy są dla nas pod tym względem najważniejsi. To jest największe mocarstwo europejskie, dysponują z punktu widzenia flanki wschodniej, to jest też ważne, największą, największą gospodarką, największymi, największymi pieniędzmi. No i jeśli, by iść tymi zaleceniami z tych artykułów, o których mówiliśmy, no to Niemcy no powinny, no niestety, ale się zadłużyć, tak. No bo w tej sytuacji, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo, no powinniśmy niestety zrezygnować z polityki zrównoważonego budżetu i niestety zadłużać się po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. No i jak popatrzymy sobie właśnie na, na, na takie kraje jak Niemcy, no to one nie są w stanie dzisiaj. Nawet tych, te, 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 tych 2% PKB zapewnić na obronność. Być może, bo to mówimy o roku 2023, to 1,6 PKB niemieckiego na niemiecką obronność. Być może w tym roku zostanie ta, ten próg dwuprocentowy osiągnięty. A to jest związane z tymi słynnymi 100 miliardami site ten wędę, że z tych 100 miliardów Niemcy wydadzą około 19 miliardów, ale to jest, wszystko, to jest wszystko za mało. Ja byłem w październiku na konferencji w Berlinie na temat bezpieczeństwa europejskiego. Był bardzo ciekawy panel dotyczący bezpieczeństwa. Ukrainy i tam w tym panelu występował, tam występował człowiek, który się zajmuje, ekspert zajmujący się kwestiami gospodarczymi. No i on mówił wyraźnie: No, słuchajcie, my jesteśmy w stanie, przemysł niemiecki jest w stanie zapewnić Ukrainie wszystkie podstawowe środki do obrony. Wszystkie. Może to nie jest i to w stosunkowo krótkim czasie. Może nie jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejszych technologii, ale te podstawowe technologie jesteśmy w stanie Ukrainie zapewnić. No tylko jest jeden problem. My musimy mieć zamówienia, czyli pewne gwarancje polityczne ze strony rządu i pieniądze. I oto tak naprawdę wszystko się rozbija. No, chodzi o, o to, żeby Europa, nasi partnerzy, i my wreszcie sami, żebyśmy mieli strategię, bo, nie, bo mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, o partnerach europejskich, a ja cię zapytam. Tutaj ty często spotykasz się z najwybitniejszymi polskimi ekspertami u siebie w programie. Na no, gdzie jest polska strategia bezpieczeństwa po roku 2022. Już mija rok, będzie niedługo mija, będą mijały dwa lata od wejścia. Wojsk rosyjskich na Ukrainę i jak nie mamy strategii, tak nie mieliśmy. Dlaczego nasi politycy nad tym nie pracują? No, przecież jeśli mielibyśmy taką strategię, to nie, mu, nie musielibyśmy dyskutować o tym, czy robić ten CPK, czy nie robić, bo był to w to oczywisty sposób jeden z elementów tej strategii. My możemy latami dyskutować, tylko od dyskutowania. To, 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 to naszego bezpieczeństwa znowu dużo gadamy, a nie robimy realnych rzeczy. Jakbyśmy mieli strategię, to już byśmy tę strategię wdrażali. I jeśli my nie mamy strategii realnej bezpieczeństwa jako państwo, to jako państwo nie wiemy, co mamy robić. Z nami też nie jest najlepiej. Zamiast pracować, bo taka strategia musi być strategią ponadpartyjną, no to zajmujemy się regulowaniem rachunków wewnętrznych. Tak więc, no, jakby na każdym poziomie, na poziomie transatlantyckim, europejskim, wewnątrz Polski, wcale nie jest dobrze, a dostajemy cały czas coraz poważniejsze sygnały. Bo ja bym to, co powiedział Trump, bym zrozumiał w ten sposób. I bym zinterpretował w ten sposób. Drodzy Polacy, żarty się skończyły. 30 lat. Yy... Mieliśmy dywidendę pokojową i musimy zmienić sposób myślenia o, na temat polityki polskiej, na temat polskiego bezpieczeństwa. Musimy to zmienić i musimy być pewni tego, że to będzie nas bolało: że trzeba będzie wydać pieniądze, czyli będzie trzeba coś zabrać, z czegoś zrezygnować, po to, żeby wystawić. Armię, która będzie miała realną zdolność odstraszania, bo my jesteśmy, no chyba tak trzeba powiedzieć, no jesteśmy najważniejszym dzisiaj państwem flanki wschodniej. To od naszego realnego polskiego odstraszania też bardzo wiele będzie zależało. I zamiast budować wspólnie nasze bezpieczeństwo, no my się kłócimy. My się ja widzę, że nasi politycy i duża część elit społecznych w ogóle jakby nie rozumie zagrożenia. A niektórzy wręcz mówią: a co my, Nie straszcie, nie straszcie. Na pewno po, naszym, po, naszym, po naszej rozmowie będą takie komentarze. A dwóch gości straszy, pewnie dostali kasę od przemysłu zbrojeniowego i będziemy wydawali ogromne pieniądze i nie będziemy się rozwijali, tak? No, w, to wiesz, znowu wycią, nie wyciągamy nauczek. W 1939 roku e, państwo polskie też nie chciało przejść na ten, nazwijmy to, tryb. Wojenny, bo to kosztuje, no to jak nie, 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 nie chcemy zrozumieć, że bezpieczeństwo kosztuje, to możemy stracić suwerenność. Ten, kto nie rozumie, że bezpieczeństwo kosztuje i że ma ogromną cenę, którą trzeba zapłacić, traci suwerenność. Taka jest zasada. I no, nie, no, no, no i my z naszej historii, my to mamy tu na skórze wypisane, tak? Wiesz, ale uśmiechnąłem się, jak powiedziałeś, w tym straszeniu wojną, bo często zauważam w komentarzach internautów, no znowu będzie Zychowicz ze swoimi gośćmi straszył wojną. Ja tak czytam prasę, wiesz, amerykańską, niemiecką, brytyjską i wszędzie jest... Co będzie, jak wybuchnie wojna? Co zrobić na wypadek wojny? Wszyscy o tym rozmawiają, tylko jeden Zychowicz nie może ze swoimi gośćmi w historii realnej, bo to straszenie. Oczywiście można chodzić po łące, wąchać kwiatki, udawać, że się nie widzi, że świat po prostu wokół nas płonie, a potem się mocno zdziwić, jak nam do ogródka ktoś wrzuci granat. Myślę, że trzeba dyskutować tak jak cały świat, i wszyscy o tym mówią, wszyscy się zastanawiają, co będzie. Najpoważniejsze media na świecie, w związku z tym taka jest też rola historii. Realnej nie chodzi o straszenie, tylko być świadomym po prostu zagrożeń, a nasi politycy, tak jak mówisz, się kłócą, rzucają się do gardeł, zajmują pierdołami, zaniecając się sprawami poważnymi. Mam nadzieję, że jeśli nas oglądają, to wezmą sobie to do serca. A ja chciałbym teraz, bo o tym mówisz o artykułach, przypomnę ci Krzysztofie, że mieliśmy chyba dwa nasze rozmowy temu rozmawialiśmy o broni atomowej dla Polski to był komentowaliśmy tą niemiecką propozycję tymczasem The Spectacle, Spectator spektator przepraszam opublikował artykuł uwaga czas dać Polsce broń jądrową i uwaga to taki luźny cytat szykując się na najlepszym odpowiedzią na prezydenturę Trumpa będzie uwaga Danie Polsce broni atomowej, ponieważ Trump będzie podważał artykuł 5, a z kolei francusko-niemieckie gwarancje i propozycje jakiegoś francusko-niemieckiego atomowego odstraszania nie są godne zaufania. W związku z tym, to cytat, w postamerykańskim świecie, uwaga, ma być świat postamerykański, drodzy Państwo, polski parasol nuklearny byłby najlepszą ochroną wschodniej flanki. Co ty na to? No, ja nie wiem, czy by byś, bylibyśmy w stanie z, stworzyć tak duże siły nuklearnego odstraszania, które by były w stanie zapewnić parasol nuklea, nuklearny Europie i zastąpić parasol amerykański. No ja przypomnę, że e, chyba nawet francuski czy brytyjski nie jest e, w stanie spełnić tych samych funkcji. Jaką spełnia, jak spełnia parasol amerykański. To, co moglibyśmy i co powinniśmy zrobić, to jest rzeczywiście wejść w posiadanie broni jądrowej, ale tylko po to, żeby zwiększyć nas potencjał odstraszania. No bo tu strategia, która musi być i to, to musimy wbijać, a ja też to, to powinno być. No właśnie dlatego mówimy o tym, gdzie jest ta strategia. No bo powinniśmy mieć. Strategię bezpieczeństwa narodowego, który pierwszym elementem powinno być skuteczne odstraszanie. No i wiadomo, że odstraszanie musi być na wielu poziomach, składać się z wielu elementów. No i moim zdaniem, jednym z takich elementów powinno być, powinno być posiadanie broni jądrowej. Ale ona miałaby charakter no, głównie taki właśnie, nie to, żebyśmy zapewnili jakiś parasol, nie bylibyśmy w stanie finansować, no bo jednak zapewnienie gotowości takiego parasola atomowego, to są ogromne, to są ogromne pieniądze. Nawet mówi się, że Związek Sowiecki padł właśnie dlatego, że, 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 że przeinwestował w siły. Siły jądrowe, no bo to, to to kosztuje. Ale. Aż tak właśnie, nie, nie mówmy o parasolach, ale mówmy o. Ja nie wiem, bo to też powinna. W tej swojej części tajnej to powinno być w, do, w naszej doktrynie. Ile i jakich. Yy, Głowic atomowej, na jakich nośnikach jest nam potrzebne, żeby skutecznie odstraszyć Federację Rosyjską od ewentualnego ataku na Polskę. Ja, ja, ja się ja, ja, ja nie mam o tym, ja, ja nie, nie wiem, no bo to, to jest już konkretna wiedza, to są dyskusje i to powinni wojskowi ustalić. I to powinno być właśnie, czy powinno być w tajemnicy? No właśnie, nie, nie powinno być w tajemnicy. My mamy. Yy, tyle i tyle bomb atomowych, które są w stanie, yy, no powiedzmy, w, w, sku być skuteczną odpowiedzią tak na, na ewentualny atak rosyjski. Wiesz, co mi jest bliskie tutaj izraelskie stanowisko, czyli nie musimy się przyznawać, ale musimy, wszyscy muszą wiedzieć, że mamy. Yy, natomiast mówiąc poważnie, słyszałem kiedyś taką rozmowę z ekspertem i też zapytałem, słuchaj, eksperta. Ile by musieliśmy mieć pocisków e, nuklearnych, żeby odstraszyć potencjalną agresję? On powiedział: jeden. <laughs> może to jest jakiś, może to jest jakaś odpowiedź. Oczywiście to, to, to pół żartem, e, mówię. Natomiast e, Krzysztofie też jestem sceptyczny do pomysłu polskiego e, parasola nuklearnego nad całą wschodnią flanką i w tym sposobem mielibyśmy już nie tylko być amerykańskim żandarmem w Europie, ale atomowym żandarmem, bo jak rozumiem, idea jest taka, że jeżeli rąbną odpukać Rosjanie bombą atomową powiedzmy w Tallin, czy nie wiem w Rumunię czy w Mołdawie to co my mamy odpowiedzieć własnym uderzeniem jądrowym na Moskwę no przecież to wariactwo jest kompletne broń atomowa jest potrzebna żeby chronić nasze bezpieczeństwo ee, chociaż oczywiście może to zabrzmiało strasznie co teraz powiedziałem że to straszny egoizm ale no chyba tak to działa prawda no, to i być może trzeba iść w tym kierunku, żeby potencjał odstraszania również własny miały państwa bałtyckie, których bezpieczeństwo jest najtrudniej, naj, na, 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 na jakby najtrudniejsze do zachowania, no bo to są państwa stosunkowo małe, nie posiadające żadnej głębi strategicznej. No, to też jest to, o czym rozmawialiśmy, że kwestie. Atomowego odstraszania musimy uzg uzgadniać z naszymi europejskimi partnerami. O, to jest właśnie to jest to, gdzie ten, ten, ten właśnie zamiast tworzyć nie wiadomo, jakie konstrukcje geopolityczne, to musimy rozmawiać konkretnie. O pieniądzach właśnie, o odstraszaniu y, nuklearnym, no bo y, tak jak mówiłeś, ja też u nas się o tym w ogóle nie mówi. Ale ja w prasie niemieckiej już w ubiegłym roku, wiele było artykułów, które zastanawiały się: no, no dobra, co będzie, jeśli Trump schowa ten amerykański parasol atomowy nad Europą? Na ten temat trzeba zacząć poważnie dyskutować w Polsce, ale również z naszymi partnerami z Niemcami, z Francją. Z Wielką Brytanią, bo pamiętajmy, to też jest mocarstwo atomowe i jej, jego rola w obronie flanki wschodniej jest niezwykle istotna. I to tu jest jakby sprawdzian całej naszej dyplomacji. My mniej rozmawiajmy o jakichś pięknych projektach, które są piękne na papierze, skupmy się na konkretach właśnie na tym, jak poprawić bezpieczeństwo Polski, całej flanki wschodniej i dzisiaj właściwie powinniśmy głównie tym się, tym się zajmować i to by, powinien być główny, jakby no, z tego powodu powinna, powinna głowa boleć naszych polityków, z tego powodu. Tak jest. Ja Ci jeszcze powiem Krzysztofie, że tam, że już skończę ten wątek tego artykułu, spektator który wzbudził są w Polsce wielką sensację uwaga cytat nuklearna Polska stanowiłaby odpowiedź na odwieczny dylemat europejskiej geopolityki. jak powstrzymać Rosję i Niemcy przed zdominowaniem e, przestrzeni euroazjatyckiej. E, no tu już bym był ostrożny, bo to już jakieś takie nastawianie nas na dwa fronty, to zawsze jak Anglosasi robią, to mi się zapala. Czerwone światełko, ale bez wątpienia to jest yy, ciekawe. Natomiast, Krzysztofie, przejdźmy, bo już kończy nam się czas nieubłaganie. Wiem, że musisz pędzić dalej na kolejne wywiady prasowe, jesteś rozrywany dzisiaj. Natomiast chciałbym zapytać cię o stosunki polsko-niemieckie, na koniec, w których jesteś ekspertem. Jak wiesz, ja bardzo sceptycznie patrzyłem na politykę niemiecką, nie wiem, czy można nazwać polityką poprzedniego rządu, bo uważam, że nie można mieć naraz skłóconym i ze wschodem, i z zachodem. I tutaj minister Sikorski udzielił wywiadu szpiglowi najważniejszemu tygodnikowi niemieckiemu, w którym powiedział, tak. Koniec, z demonizowaniem Niemiec i tworzeniem sztucznej wrogości. Będzie polsko-niemieckie odprężenie. Ale uwaga, tutaj najpierw pogłaskał, a potem. Hmm, Pogroził pięścią, bo powiedział, ale mimo wszystko, Niemcy muszą zadośćuczynić w jakiś sposób Polsce za straty wojenne. Zacząć od pomnika, ale mowa też również o jakiejś finansowej rekompensacie. I powiedział tak: Niemcy mają dziurawą pamięć, pamiętają o Leningradzie, Stalingradzie i Holokauście, a nie pamiętają o zbrodniach popełnionych na narodzie polskim. Tyle minister Sikorski, proszę Cię o komentarz, jak widzisz polsko-niemieckie odprężenie rzeczywiście nadciąga, czy nie? Na pewno będzie pewna zmiana formuły, ale ja bym zwrócił uwagę, no bo Ty dobrze, że zwróciłeś uwagę, że Sikorski jednak zwrócił, Sikorski wskazał na, na problemy trudne, tak? To, że zmieniła się w Polsce władza, nie znaczy, że zniknęły problemy trudne w relacjach dwustronnych. No i tych problemów jest dużo, o części z nich już mówiliśmy, to o nich już nie będziemy mówili. Ja uważam, że one są najważniejsze: że kwestie bezpieczeństwa są absolutnie dla nas najważniejsze. I no, pamiętajmy, jak jesteśmy położeni: no, że Niemcy są naszym jak bezpośrednim. Zapleczem, w razie, w, ra w razie jakiegokolwiek realnego zagrożenia. No, i z tego względu współpraca z, z Niemcami jest na pewno bardzo ważna. No, bo będąc zagrożeni wojną, czy w przypadku wojny, no, Niemcy staną się tym głównym krajem, przez którego chociażby będą przebiegały dostawy. No, będą spełniały tę funkcję, jaką spełnia dzisiaj. Polska w stosunku do Ukrainy i o tym, musimy, o tym musimy pamiętać. No ale tutaj sam wymieniłeś tych kilka y, głównych y, problemów. Y, ja uważam, że to jest ważne, na co minister Sikorski zwrócił uwagę w polityce historycznej, bo to też się okazuje, że tu pomiędzy rządem poprzednim i obecnym nie ma specjalnej różnicy, bo no to jest jednak problem, jeśli chodzi o politykę historyczną, w tym postrzeganiu specyficznym Polski jako takiej ofiary drugiej kategorii, tak? I tu mamy bardzo poważny, i tu mamy bardzo poważny problem. Nasi eksperci zajmujący się polityką historyczną, zwracają uwagę, no, że właśnie Niemcy. Nie chcą na przykład specjalnie używać do tego, co robili w Polsce e, wobec ludności pochodzenia polskiego, nie, nie chcą używać spe, specjalnie terminu ludobójstwo, mówią o terrorze, i tutaj różnicuje się ofiary pochod, obywateli polskich pochodzenia e, polskiego i pochodzenia żydowskiego, i to robią właśnie to robi część historyków niemieckich, co no, co, burz, co budzi. Oburzenie, wręcz oburzenie, i tutaj minister słusznie zwrócił uwagę. Też ciekawa jest kwestia reparacji czy odszkodowań, bo tak to jest w tej nocie było, czy zadośćuczynienia, tak? Bo tak to jest w tej nocie, którą rząd poprzedni jeszcze złożył Niemcom. Ja zwróciłem uwagę na, 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 na to, że minister Sikorski mówi, że te. Zadośćuczynienie musi być takie, żeby satysfakcjonowało opinię publiczną w Polsce. Trzeba to dokładnie czytać, bo to znaczy, że te negocjacje, jeśli do nich dojdzie, bo nie wiemy, czy do nich dojdzie, ja jestem sceptyczny, bo mi się wydaje, że dzisiaj rząd niemiecki mimo wszystko nie będzie chciał na, te, na razie przynajmniej na ten temat. Rozmawiać, ale widać, że te negocjacje będą e, trudne, no bo tu się nie da, jak się mówi o tym, że to mają być e, zadoświadczenie, które będzie satysfakcjonowało opinię publiczną, to, e, to, to rząd zrzuca e, jakby odpowiedzialność z siebie na Polaków, jako takich, tak? Czyli e, ja to odczytuję jako podbicie stawki e, negocjacyjnej. E, e, Zobaczymy, czekamy na, 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 na decyzje dotyczące przede wszystkim konsultacji międzyrządowych, bo to będzie ten punkt. Ostatnie konsultacje międzyrządowe były w 2018 roku, czyli bardzo dawno. I tak naprawdę odpowiedzialnie ocenić stan relacji polsko-niemieckich będzie można dopiero po tych konsultacjach. One będą prawdopodobnie po, chyba przed samymi wakacjami. Tak się, tak się przynajmniej mówi. To jeszcze musimy no, prawie pół roku, pół roku poczekać. Jak widać, ten pociąg polsko-niemiecki bardzo powoli, bardzo powoli rusza. To prawda, ale byłby śmieszny paradoks, Krzysztof, gdyby rząd, który jest uważany za czy też oskarżany o to, że jest proniemiecki i tak dalej, i tak dalej, załatwił jakieś, jakąś kasę za drugą wojnę światową. a poprzed... Przepraszam, że ci przerwę, to nie jest paradoks, bo ja o tym u ciebie nie mówiłem, ale ja, ja używam takiego porównania. Otóż jeśli idzie o kwestię reparacji czy do, zadośćuczynienia, to zwróć uwagę, że w momencie, kiedy to przedstawił rząd PiSu, to to nie było, to, 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 to reparacji, to, to ważne było postawienie tego, ale tego się nie dało zrealizować, z różnych względów, o których można byłoby długo omówić. To, 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 to trzeba było zaliczyć do pasywów. W momencie zmiany nagle ten nowy rząd to, to, to jest aktywum. To jest, to, to jest coś, co, co, jest, co musimy zaliczyć do aktywów naszej polityki, bo tu się to da teraz zre, zrealizować. I proszę zwrócić uwagę, że tu nawet można mówić o idealnej, jakby współpracy obydwu rządów świadomej, tak? że Rząd Tuska dostał pewien prezent, pewne, pewne aktywa od PISU w formie tych żądań o zadość uczynienia. I to jest teraz pytanie, jak rząd Donalda Tuska i sam premier to te aktywa wykorzysta. Ale to jest ważne, że to nie, że zapisu to było, to były pasywa, a dzisiaj za platformy to są aktywa, to jest wielki. Wielki paradoks, który świadczy o tym, że no nieraz w polit polityka robi, czyni nam pewne psikusy. No tak, tak, to, ale to rzeczywiście muszę ci powiedzieć, bo mówi, żebyś nie zagłębiać w ten temat, ja powiem tylko krótko. Kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem zbliżonym bardzo do obozu poprzedniej władzy. I powiedział mi absolutnie bez ogródek, że oni nie wierzą w żadne pieniądze od Niemiec, że po prostu wyszło im w jakichś sondażach, czy tam w jakichś baganiach fokusowych, wiesz, że olbrzymia część elektoratu poprzedniej władzy, to po prostu ludzie ukształtowani w głębokim PRL-u, e, i granie na antyniemieckim resentymencie, wiesz, buduje e, głosy, więc to chodziło po prostu o rozgrywkę wewnętrzną. A teraz w sytuacji, w której jest dobra chemia, tak pewnie tak będzie między nowym rządem a. Berlinem, można coś załatwić, bo w atmosferze wiesz, jakieś po prostu gomułki głębokiego i tego PRL-owskiej, antyniemieckiej propagandy, jaką mieliśmy do czynienia, Przecież wiadomo było, że Niemcy się tylko nastraszali, nie? A teraz trudno będzie Tuskowi, który pojedzie, zrobi swoje słodkie oczy, jak to, no nie zapłacicie? <noise> Zupełnie inaczej. to typu. tak nie było do końca. Ja, ja byłem świadkiem części yy, rozmów, tak przypadkiem, ja, co, co, coś, nie coś. Widziałem, rozmawiałem z naszymi partnerami niemieckimi, i moim zdaniem, już pod koniec rządów pis oni mieli świadomość, że to jest problem, którego nie da się zrzucić, nie da się zrzucić agendy stosunków polsko-niemieckich. Czyli rząd PiSu też dokonał tutaj ważną rzecz, że on tę kwestię, Umieścił na agendzie. No problem, tylko że to było pewne pasywum. Tak? Tego się, tego PiS. Niemcy no nie mogły, czy nie chciały na ten temat jeszcze przed wyborami z rządem polskim rozmawiać. Chociaż ważni politycy niemieccy mówili, że po wyborach, niezależnie od ich wyniku. Ten kwestię rząd niemiecki podejmie. Tak więc ona już wtedy była, moim zdaniem, ona była, była elementem i to poważnym elementem agendy, chociażby z tego względu, że no Niemcy mają świadomość, że to pojednanie ono miało charakter taki symboliczny. I że zabrakło pewnej temu pojednaniu realnej podstawy, i że no, Niemcy kwestię odszkodowawczą no, potraktowały no, niezbyt tak, ja powiem, że tak historycznie od, odpowiedzialnie. Także no, kanclerz Kohl na przełomie roku 89 i 90. wykorzystał pozycję i siłę. Niemiec do tego, żeby tych kwestii, te, te, te kwestie pozostawić, ale to co jest ważne, no, to to, że to jednak Niemcy były by, by, by tym krajem, który nie chciał ostatecznego zamknięcia kwestii, czy kwestii związanych ze skutkami II wojny, drugiej wojny światowej i stąd ta, 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 ta sprawa ona, ta sprawa niezależnie chyba od tego, kto rządziłby i kto rządzi w Polsce, ona w którymś momencie musiała wypłynąć na światło dzienne, musiała się stać elementem tej agendy stosunków polsko-niemieckich, bo po prostu wtedy, kiedy powinna być zamknięta, czyli w latach 89-90 nie została Zamknięta, no bo Niemcy robili wszystko, żeby nie zawierać umowy, która miałaby charakter umowy e, pokojowej. Tak. Wiesz, co ja mam taki swój osobisty pomysł i koncepcję, że ja bym chciał, żeby Niemcy w tych sprawach traktowali nas tak samo jak Izrael. E, czyli fair. I przypomnę, że Niemcy swego czasu w ramach zadośćuczynienia za Holokaust dali Izraelowi okręty podwodne. Więc to jest pierwszy pomysł mój. Niech nam dadzą <laughs> okręty podwodne, a po drugie Taurusy, bo bardzo się interesuje tymi pociskami i jak już tak nie chcą dać Ukrainie, to niech dadzą nam w ramach reparacji. Oczywiście mówię. E, z no, że nie to nie ja ma... jeszcze ci jedną powiem, że gdzie, gdzie Niemcy mogłyby pomóc. Niemcy pomagały również, jeśli chodzi o technologię atomową Izraelowi. To się niedawno e, okazało, prawda? O, także drodzy Niemcy. Czyli yy... współpracy jest wiele. Tak, prosimy w barterze, czyli po prostu pomoc wojskową. To byłoby na pewno bardzo, bardzo przydatne dla Polski i, i bez wątpienia to jest skandal, o czym, o czym mówił minister. I mówisz ty, że e, są ofiary drugiej kategorii, do której my jesteśmy wpisani, i ofiary pierwszej kategorii. A je, gdy jesteśmy przy Izraelu, Krzysztofie, i to już jest ostatnia sprawa, bo patrzę z przerażeniem, jak długo cię trzymam po drugiej stronie komputera, to tylko chciałem powiedzieć, że e, dzisiaj w nocy wielki atak, wielkie bombardowania Rafach e, na pograniczu. Egipsko-izraelskim. Egipt zagroził zerwaniem porozumień pokojowych, jeżeli Izraelczycy to zrobią. Izraelczycy to e, zignorowali. Jedno tam im się udało przy okazji odbili dwóch zakładników komandosi, lądując. Ze śmigłowców na jakimś dachu, więc bardzo brawurowa akcja. E, powiedz mi, e, to już trwa 4, zaraz będzie 5 miesięcy, cała wojna na Bliskim Wschodzie. To też nie jest dobrze dla nas, bo to oczywiście dodatkowo odciąga Amerykanów od spraw dla nas kluczowych, czyli od wschodniej flanki. Tak, zaczęliśmy od Amerykanów i kończymy Amerykanami. Amerykanie mają strategię uczestnictwa w półtorej wojnie, tak? czyli w jednym dużym konflikcie wojennym i jednym mniejszym, i to jest chyba też ta strategia, taka trochę strategia na wyrost, no bo widzimy, że Stany Zjednoczone nie są na razie w stanie sobie poradzić z jednym takim półkonfliktem z ich perspektywy, to jest konfliktem na Ukrainie, a. Konflikt na Bliskim Wschodzie dodatkowo osłabia ten, ten, ten potencjał. No i to nie jest dla nas też dobra, to jest, to, to, nie jest, to, to jest kolejna dla nas zła wiadomość, no bo to będzie osłabiało zaangażowanie i osłabia na pewno zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie, czyli osłabia nasze bezpieczeństwo. Tak jest, drodzy Państwo, moimi Państwa gościem był dr Krzysztof Rak. Bardzo Szkoda, że zakończymy, że... Słuchaj, może zakończmy jaka, jednak jakimś pozytywnym przesłaniem, bo nie, nie, nie powinno się tak nie powinno się chyba tak kończyć z nosem na kwintę. Szczególnie Krzysztofie, że jest poniedziałek, w związku z tym i tak o, nasi nie. widzowie są w złych humorach. Eee, więc rzeczywiście, osłućmy to w jakiś sposób, eee, tylko w jaki sposób? No właśnie, eee, tak się zastanawiamy. No nic, po prostu Czy jest coś pozytywnego w tym, tym słuchaczom dobrego tygodnia, żeby im się wszystko w tym tygodniu e, udawało i żeby żeby odnieśli w tym tygodniu wielu sukcesów. Może Słuchaj, tak. Ja, ja mam pomysł, Krzysztof, ja mam pomysł. Rząd nowy kręcił nosem na CPK, ale widziałem, że zmienił zdanie pod presją opinii publicznej i teraz mówią, że jednak zbudują. No to może to jest pozytyw. O właśnie, to może zamiast spuszczać nosy na kwintę, skupmy się na przedsięwzięciach wspólnych jednoczących razem Polaków, które zwiększą nasz dobrobyt i nasze bezpieczeństwo. Na tym się skupy, a nie na waśniach. Drodzy nasi widzowie. No i mamy Krzysztofie naszą pozytywną puentę. Drodzy Państwo, presja społeczna ma sens, bo wokół CPK zrodził się fantastyczny ruch społeczny, była debata na kanale Zero, było mnóstwo artykułów i proszę, udało się, mam nadzieję, że projekt zostanie zrealizowany i jeszcze raz żegnam naszego gościa dr Krzysztof Rak bardzo Ci Krzysztofie dziękuję za tą rozmowę i również Tobie w imieniu swoim i widzów historii realnej życzę dobrego tygodnia dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego wszystkiego dobrego Drodzy Państwo, więc skończyliśmy optymistycznym akcentem. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka historii realnej. Dzięki, że jesteście z nami, że nas wspieracie dla Patronite i na YouTubie. Zachęcam do dołączenia do grona patronów. Historia realna.pl nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki RED i zB z napisem Historia Realna. I książki, m.in. Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat. Książka, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, i książka podpisana przez obu autorów. Kartering eee, dietetyczny Pomelo, to jest nasz partner strategiczny, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli wam oszczędzić czas, szczegóły o rabacie pod spodem. Kciuk dla Zarysu. Fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.